Fakty pedofilii, które ostatnio zostały tak bardzo ujawnione i nagłośnione w Kościele, nie tylko katolickim, ale w ogóle, doprowadziły do tego, że wiele kół medialnych i nie tylko w mediach przedstawia Kościół jako siedlisko złoczyńców, obłudników, właśnie pedofilów i tym podobnych. I to jest pryzmat, przez który patrzy się na Kościół. Oczywiście to, co księża robili, czy robią, nie daj Boże, że będą robili w tej dziedzinie, to jest warte największego potępienia. To nie ma żadnego zastrzeżenia. Jeśli ktoś świadomie zamiatał te sprawy pod dywan, jak to się mówi dzisiaj, to na pewno jest winny. Zresztą bardzo wiele już kary poniosło i osoby zostały napiętnowane, nawet duchowne, i finansowo niewspółmiernie wiele stracił Kościół. I to ciekawe, że ponieważ finanse Kościoła są, no, wzrost ich i istnienie ich, to są sprawa wiernych, które składają rozmaite ofiary, że ewentualnie jeśli ktoś odważy się grać na giełdzie, czy w inny sposób zyskiwać zabezpieczenie działalności Kościoła, no to ma trochę inaczej, ale tak, no to wierni składają ofiary i potem z tych ofiar ci ludzie muszą płacić za często bardzo, bardzo zawyżone sumy za to, że jakiś ksiądz nie potrafi się pościągnąć i nie dotrzymał zobowiązań czystości, które składał przy swoich święceniach. Taka wielka niesprawiedliwość i krzywda uczyniona nie tylko tym bezpośrednio ofiarom poszkodowanym, ale też i wszystkim wiernym, którzy mają prawo do tego, żeby księża to inaczej zachowywali. Bardzo to jest niewłaściwe, nierówne traktowanie tych przestępstw, bo bardzo wielu mężczyzn świeckich, czy to w małżeństwach heteroseksualnych, a na tak zwanych małżeństwach homoseksualnych, ostatnio podano się do wiadomości w Belgii czy gdzie indziej, że jacyś tam panowie mieli na sumieniu kilkadziesiąt wykroczeń udowodnionych im, właśnie opiekowali się takimi młodymi, nie księża, świeccy panowie, no i tam wykorzystywali te dzieci do czynów nierządnych, o tym się wstydliwie milczy. Tak. Lepiej nie pisać, bo to psuje markę, że tylko Kościół jest taki i że tylko celibat jest tym winny, a ludzie żyjący w związkach homo czy heteroseksualnych to już mają swoje żądze czy namiętności właściwie ustawione i u nich to są bardzo rzadkie sprawy. Nie są bardzo rzadkie, są częste. Oczywiście zarzuca się nam, że procentowo ilość księży, ilość wykroczeń i ilość świeckich mężczyzn, ilość wykroczeń, to procentowo księżowie idą gorzej. No, trzeba to przypomnieć dokładną statystykę, ale jeśli no tak jest, ubolewamy i rzeczywiście nie bronimy, absolutnie. Natomiast zamilczenie o tym, że w normalnym życiu bez celibatu takie rzeczy się zdarzają i to często, to bardzo boleśnie, bardzo, bardzo to jest w sposób zwyrodniały, no to jest nieprawda, to jest fałszowanie i to jest manipulacja w kształtowaniu opinii publicznej. Sam fakt pedofilii to jest zwyczajnie nie wiadomo, albo dostanie się księża do seminariów duchownych, które są specjalnie skierowane, tak jak było za władzy komunistycznej, że kierowano specjalnie pewnych ludzi, ażeby oni potem jako kapłani niszczyli Kościół. I to tacy byli, wiadomo. Niektórzy się przyznali jeszcze w seminarium. Niektórzy sądzę, że są jeszcze i do dzisiaj też tacy, więc może tak być. Albo po prostu władze seminaryjne podczas trwania seminarium niedobrze, nie dosyć wystarczająco prześwietliły tego kandydata. Zresztą to nie jest tak łatwo
zorientować się, co dany ksiądz, przykładny kleryk, modlący się, pobożny, będzie robił po 15 latach kapłaństwa. Pamiętam, że u nas w moim seminarium w Siercach się biskup Jankowski bardzo na to zwracał uwagę i kształtował nas jako młodych kleryków nie tylko na dzisiaj, znaczy na czas pobytu w seminarium, nie tylko zaraz po wyświęceniach kapłańskich, poświęceniach, ale na potem. Pomyślcie o tym, przykłady dawał. Jeśli nie przerobisz się całkowicie wewnętrznie, nie oddasz się Chrystusowi, nie przekonasz się i nie obiecujesz sobie i nie sprawdzisz siebie już teraz, w tym bardzo młodym wieku, że naprawdę niczego nad Chrystusa nie przenosisz, on jest swoim wspaniałym słowa oblubieńcem, najwyższym kapłanem, wielokapłaństwie masz udział, tylko będziesz tłumił sobie, tłamsił to, pozwolę sobie na malutkie jakieś ustępstwa, tłumacząc, że a to tylko tyle, więcej nie, to potem dojdzie do tego, że po wielu, wielu latach tego tamowania może wybuchnąć nie wiadomo skąd u niby solidnego, brudnego kleryka i księdza zupełnie bezsensowne, grzeszne i gorszące zachowanie. I dawał przykłady, to było już lata 48-9-50, więc to nic nowego nie wymyślili ci, co dzisiaj mają, że to tak źle dzieje. Kościół wtedy nie było tym tak głośno, nie było mediów, żeby to nagłaśniały. I stąd to jest kwestia doboru kandydatów. Jeśli nawet jest mniej, to chyba jest stare powiedzenie dobre, że lepiej mniej księży, a dobrych, którzy pociągną, to potem będzie ich więcej, niż wielu księży, ale nie spełniających wymogów swojego powołania kapłańskiego, no bo wtedy i wiernych nie będzie w kościele i oczywiście powołań będzie coraz mniej i w efekcie z tych wielu zrobi się bardzo, bardzo mało. Ale powtarzam, sprawa jest bardzo trudna, tak jak w małżeństwie, gdzie pobierają się z bardzo wielkiej miłości, żyją doskonale przez 5, 10 lat, 15 nawet, mają dzieci, kochają dzieci, dzieci kochają ich i raptem w 17, 20 roku małżeństwa albo i później on czy ona trafiają na osobę swojego życia. To dopiero to jest to, o co chodziło. Ta pani, często dziewczyna młodsza 20 lat, ten młodzieniec, czy ten pan, czasem starszy, a czasem młodszy od żony, prawda? Ale tak fascynujący, że wszystko to, co było przez te 15-20 lat, jest nieważne, dzieci są nieważne, zobowiązania są nieważne, często rzucają wszystko w diabły tak zwane, idzie się z tym jednym nowym człowiekiem. To się dzieje, tak jak natura ludzka, no chyba niewiele można poradzić. Czasem jak zaiskrzy, jak zagrają, jak jakaś... Czasem jak zaiskrzy, jak się to dzisiaj się modli, mówię, chemia odezwie i stąd ci zawód. Wszystko inne idzie na bok. Jest taką dziewczyną rozmawiałam, która rzeczywiście prowadziła życie, zaczęło go nazwać no, rządem, naszym nie rządem, a to nie był nie rząd, bo to chodziło o jednego chłopaka, który bardzo zapalczywie żyła bez ślubu, ale sobie zastanów się, pomyśl, kiedy byłam przy nim, zapominałam o wszystkim, prawda? Więc bywa tak, że kiedy jest się przy kimś, to zapomina się o wszystkim, o żonie, o dzieciach, o opinii, o krzywdzie obronę komuś, zapomina się o Panu Bogu. No i potem jest jasne, co na drodze, to nieprzyjaciel, starszy człowiek, młodszy, ta sama płeć, inna płeć, ktoś powie nawet jeż, byle była samica, a dzisiaj to chyba i samce by się próbowało, jeśli ma się skłonności w tej, w tamtą stronę. Biedni ludzie, to jest choroba rzeczywiście. No i znów w konkluzji trzeba powiedzieć, że właściwie zjawisko jest takie, jakie jest. Częstotliwość taka, jaka jest. Napiętnowanie musi być, ukaranie musi być bezsprzecznie, a jednocześnie zrozumienie tego człowieka i niezrobienie krzywdy krzywdzicielowi. Znaczy, w jaki sposób musi wynagrodzić, chociaż na pewno do końca nie wynagrodzi, prawda, to jest jasne, tej rany, którą zadaje, ale trzeba pomóc jemu też stać, żeby uzyskał wiarę w siebie. Może wyleczyć. Dzisiaj wiadomo, że próbuje się leczyć w różny sposób. Najpierw psychikę, może w ciele, może właśnie na mózgu jakiś krwiaczek siedzi, który uciska w jakieś tam centrum i ten człowiek nie może robić inaczej. Prawda? Bardzo trudne są te problemy, no, ale trzeba im stawiać czoło, bo takie jest życie. I znów prosimy media, żeby obiektywne w tym wszystkim. I czasem
dziw bierze, bo jeśli ktoś 30 lat temu był molestowany i 30 lat siedział cicho, a potem przypomina sobie teraz w jakimś momencie, to niestety rodzi się zapytanie, kto mu to przypomniał, w jakim celu właśnie teraz, dlaczego przedtem milczał, to przecież nie odezwał, żeby były możliwości już wtedy od razu, bo niektóre rzeczy wychodziły i wtedy, prawda, bardzo niewiele. No i potem jeśli ta sprawa to jest jakaś akcja zorganizowana, żeby wyciągnąć błędy Kościoła. Właśnie dzisiaj będę ludzi Kościoła i na tych będę zbierać jakiś kapitał i ludzi z Kościoła wypędzać, Kościoła straszać, że komuś na tym zależy, no to jest też oczywiście niegodne pochwały. To jest jeden z elementów walki z Kościołem, który nie umniejsza to winy księży, z mocą problemu, nie umniejsza winy księży. Jednocześnie stawia w bardzo ciekawym świetle tych, którzy wykorzystują wszystko, żeby cokolwiek wartościowego zniszczyć, opluć, pokazać błoto, pokazać szambo i zupełnie przekreślić to, co w Kościele jest wspaniałe, wielkie, bohaterskie postawy, czystość intencji, doskonały wpływ na młodzież, na dzieci, na starszych. Wtedy tego nie ma, bo się zasłania z bliska, tak jak palec przystawiony przy oku, zasłania wszystko dużego człowieka. To samo ten problem wyeksponowany pozwala na zapomnienia, czasem skłania do zapomnienia o tym, co w Kościele jest wielkie, święte, niezniszczalne. Prosimy o obiektywizm w sądach indywidualnych, obiektywizm w publicznym przedstawianiu problemu.